Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Mateusz i dzisiaj będę rozdawał kasę ludziom, czyli takie donatowanie, ale na żywo. Jak wiecie, ja lubię rozdawać kasę i zazwyczaj robiłem to dla streamerów, ale ostatnio zablokowali mi PayPala, co nie stanowi żadnej przeszkody, ponieważ dzisiaj po prostu kasę sobie wypłaciłem. Będziemy chodzić po ludziach, będę jakieś wyzwania im dawał, typu nie wiem, jak powisisz sobie na drążku, to zarobisz 100 albo więcej. I ogólnie coś takiego jest ciężejsze, więc jeśli będzie pod tym odcinkiem 20 tysięcy łapek, nie więcej, nie mniej, tylko 20, to nagramy kolejny taki odcinek. A i oczywiście subskrypcja, możecie kliknąć subskrypcję. W tym momencie będziemy szukać pierwszej osoby. To będzie trochę ciężejsze, bo streamerzy zazwyczaj nie trzeba ich się pytać, czy można twarz nagrywać, a tak to... Czekaj, bo jesteś Mateo, co nie? No. Oglądałem, jak wkurzałeś swojego brata na przykład przez 24 godziny. Tak? No. Masz telefon przy sobie? No. Ale nie musisz mieć już teraz mnie zasubskrybowanego, tylko jak teraz zasubskrybujesz, to dostaniesz nagrodę, bo dla widzów się należy. Aha, no dobra, dobra. Wracasz ze skateparku? Nie, ja miałem sprawę z kolegą, a sprawie no... Ale wygrałeś. Co wygrałem? Bitkę. O dobra, pokaż, pokaż. Pokaż, że jest subskrypcja. Faj. Teraz tak, powiedz jakąś dowolną liczbę. 2. Dobra, trafiłeś. W nagrodę dostaniesz 100 zł ode mnie. Ja cię kręcę, dzięki. No, rąk nie podajemy, wiadomo czemu, nie, no żartuję. Okej, idziemy do drugiej miejscówki. Będzie skatepark, myślę, że będzie zamieszanie. Średnia wieku, nie chcę nikogo obrażać. Będzie grubo. To ile tutaj mogę przeznaczyć kasy? Z 200. No. A tak sobie teraz myślę, co by było, jakby ten gościu, który dostał 100, cieszył się, że ma 100 i by mnie odsubskrybował, nie? Oj, tak, już gadają o to. No. To tak, masz do wygrania 100 zł. Ale możesz też ich nie wygrać. I tak, patrz, mam wodę. Ona jest zwykła. Jak ją wypijesz w minutę, dostaniesz jakieś pieniądze. Tak? No, w minutę. Jesteś gotowy? No. W minutę. No. Uwaga. 3, 4, start. O, mieliśmy dać pół minuty. Zaruj, Rafatusz. Jest. 10 sekund, 10 polskich sekund. No dobra. Ale jeszcze jest druga sprawa jest taka, że musisz powiedzieć jakąś liczbę. Od 1 do 3, jak ją trafisz, to wtedy dam ci pieniądze. 2. Trafiłeś. A i ostatni też powiedział 2. Dobra, trzymaj. Co ty gadasz, naprawdę? No, nawet butelkę możesz sobie zatrzymać. Ja cię nie mogę, dobra, dzięki, wariacie. No, to tyle. Dobra. Dzięki. Nagrałeś to, piąteczkę? Tak. To najważniejsze. Nie. Albo nie, to butelkę to oddaj. W prawej ręce będę miał Tigera, a w lewej 100 zł. I dam za chwilę komuś wybrać, którą rękę wybiera. Jeśli wybierze prawą, dostanie energetyka. Jeśli lewą, 100 zł. Musisz wybrać rękę, bo w jednej jest coś słabszego, w drugiej jest coś lepszego. Musisz wybrać rękę. Prawa lub lewa? Prawo. Tigera, a co by mam w lewej? Ja wiem! Mówiłem lewym! Dobre i to! Słuchajcie, jest taki plan, jesteśmy w sklepie RTV AGD. Był telefon za 40 zł. Pomyślałem, że kupię i będzie do wyboru albo 100, albo telefon. Telefon za 40 zł. Także no, kupujemy. W ogóle jak to kupić, bo tak tego nie można zdjąć. No musisz powiedzieć, jak poprosić o ten telefon. Ja. Chciałem złożyć zażalenie, bo dostałem telefon, kupiłem, a nie ma gwarancji. Z aparatem. O. Ej, chce ktoś jeszcze 100 wygrać? Ja. Że jeśli wytrzymasz, zwij się takim zwykłym na drążku, minutę czasu, to dostaniesz 100 zł. Jak nie wytrzymasz, czyli wiesz, się ześlizgniesz, no to nie dostajesz. Powiedz mi swoje imię jeszcze. Sebastian. Dobra. Panie Sebastianie, czy jest pan gotowy? Tak. Pamiętaj, minuta. Kask cię dociąża, nie chcesz go zdjąć? Nie. Dobra, uwaga, 3, 4, start. Dobra. Minuta, sporo czasu. Tak jakby był, powiedzmy, ktoś taki 2 na 2, to wtedy dałbym mu 2 minuty. Dobra, możesz powiedzieć, co czujesz.
zmęczenie. Zmęczenie? Możesz sobie jakby na maks opuścić ręce, żeby nie zginąć, to będzie lepiej. Dobra, minęło 20 sekund. Krzechnij się! Wydaje się, że coraz bliżej wygrana, ale teraz z każdą sekundą będzie taki moment, że z każdą sekundą będzie zmęczenie narastało. Nie, tak szczerze, minuta to jest długo. No. No, tak jak ktoś nie ćwiczy. 3, 2, 1. Dobra. Stuwa. Gratulacje. Minutka. Dzień. Proszę bardzo. Dzień. Telefon, tak miałem go komuś oddać, bardziej w sumie opchnąć, no bo kto by chciał taki telefon i właśnie dlatego pomyślałem, że będzie to chamskie. Dlatego w sumie nie wiem co zrobię, jak chcecie komuś z was wyślę ten telefon, nawet nie będę się starał, żeby ładnie go rozpakować. Nie, czy ten telefon naprawdę jest aż tak mały? Tak, ostatnia szansa, zaraz idę się spotkać z kolegą i dam mu do wyboru numerek, albo jeden, albo dwa. Jeśli wybierze jeden, dostanie takie słuchawki. Jeśli wybierze dwa, właśnie dostanie ten telefon, czyli teoretycznie nie traci nic, tylko kto by chciał telefon za 40 zł. No właśnie, a takie słuchawki myślę, że więcej osób by się pokusiło. Dobra, widzimy się kilka dni później pod mega romantycznym miejscem. I teraz tak, panie Bartku, mam wyzwanie, musisz wybrać numerek albo jeden, albo dwa. Po prostu tylko tyle i będziesz miał nagrodę. Jedna nagroda to jest taka, której muszę się po prostu pozbyć i mam nadzieję, że właśnie ją wybierzesz. Jeden albo dwa. No to trzy, nie, no dwa. Dwa. Ale dobrze się składa. W takim razie wygrałeś. Ogólnie masz dobry telefon? Taki sam, no. Xiaomi. O, proszę bardzo. To jest prezencik dla ciebie. Teraz jeszcze do kamery. Uśmiech do kamery. Poka. Kudeśko. No, także to tyle. Ty co jest? Naprawdę starałem się, żeby ten film wyszedł fajnie, taki nietypowy, jak widzicie film, więc jeśli chcecie kolejny taki film, to zostawcie proszę tutaj łapkę w górę subskrybera, wpadajcie także na Instagram, bo tam troszeczkę więcej się dzieje. Widzimy się już niedługo, jeszcze pragnąłbym powiedzieć, że życzę wam dobrego powrotu do szkoły. Na pewno większość z was, może nie większość, ale część z was będzie teraz szła do nowej szkoły. Wiadomo, jakieś obawy, niepokój są, to jest normalne, także życzę wam tego, żeby było wszystko ok, żebyście poznali dobrych ludzi, tego wam życzę. I co? To tyle, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemka. Halo, cip, cip. O, nawet gołąb jest. Czy może wygrać coś? Halo, za 100 zł kupicie dużo chleba. Będzie dla całej rodziny. No, tam to nawet kleklek jest. Siema łabądź. Dwa łabądzie. Łabądzie. A mówił, że zwierzęta są lepsze od ludzi, a to zwierzęta by były lepsze. Dobra, olali cię. Dawaj stypiaro, kisor slap. Bo telefon? Nie, ale ja muszę ten telefon jakoś opchnąć. Przecież ja go nie kupiłem dla siebie.